Bolesław Prus, lalka. Autorem powieści jest Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki Herbu Prus. Powieść publikowana była w latach 1887-1889 w dzienniku Kurier Codzienny, a wydana została w 1890 roku. Akcja powieści toczy się w latach 1878 i 1879. Tyle faktów, a teraz przechodzimy do konkretnego streszczenia lektury. Zaczynamy! Warszawa 1878 roku. W Jadłodajni spotykają się pan Deklewski, radca Węgrowicz i Szprot. Z ich rozmowy poznajemy naszego głównego bohatera. Stanisław Wokulski w wieku około 20 lat pracował jako subiekt, czyli sprzedawca w lokalu Kopfera i równolegle kontynuował edukację. Czyli ambitny i pracowity facet z tego Stanisława. W dzień pracował, a nocami się uczył. Następnie Wokulski rzucił szkołę i pracę i ruszył walczyć z zaborcą w powstaniu styczniowym. Udział w powstaniu nasz bohater przypłacił zesłaniem na Syberię. Wrócił w 1870 do Warszawy, gdzie zaczął szukać pracy. Bezskutecznie, bo powstańcy styczniowi byli nacenzurowani. Dzięki pomocy jego przyjaciela Rzeckiego dostał ostatecznie posadę subiekta w sklepie wdowy Minclowej. Minclowa była stara, brzydka i bogata. Pewnie dlatego ten ostatni czynnik zaważył na tym, że po roku pracy Wokulski ożenił się z Minclową. Ciężko pracował i pomnażał majątek i dusił się w związku bez miłości. To znaczy on nie kochał, bo Minclowa była w nim zakochana. Małżeństwo zakończyło się szczęśliwie, ponieważ po roku Minclowa zmarła, zostawiając Wokulskiemu sklep i 30 tysięcy rubli, czyli dużo kasy. Po tak pozytywnych rozwiązaniach Stanisław Wokulski zostawił pod opieką sklep Rzeckiemu, a sam wyjechał handlować bronią do Turcji, gdzie trwała właśnie wojna rosyjsko-turecka. A jeszcze jedno. Przed wyjazdem Wokulski ujrzał w teatrze kobietę swoich marzeń, Izabelę Łęcką. Ignacy Rzecki z powodzeniem zarządza sklepem, który się rozwija i zyskuje coraz lepszą opinię wśród warszawskich klientów. Pracownikami sklepu są Klein, Lisiecki i ulubieniec klientek, przystojny Mraczewski. W tym rozdziale poznajemy historię Ignacego Rzeckiego. Rzecki był wychowywany, a raczej musztrowany przez ojca, wielbiciela Napoleona i religijną ciotkę. W 1840 roku po śmierci ojca młody Rzecki trafił na praktykę do sklepu starego Mincla. Z Turcji Wokulski powraca o wiele bogatszy. Gdy wyjeżdżał, miał 30 tysięcy rubli, a przywiózł z powrotem 300 tysięcy. Poznajemy sytuację, w jakiej znajduje się rodzina Łęckich. Tych od Izabeli, dla której Wokulski stracił głowę, ale nie ma śmiałości zagaić. A sytuacja ojca pięknej Izabeli nie jest kolorowa, bo widmo plajty zagląda mu w oczy. Wokulski, aby podreperować sytuację finansową starego Łęckiego, częściowo anonimowo wykupuje długi rodziny i ich kosztowności. Ma to mu pomóc w zbliżeniu się do Izabeli. A Izabela jest zimna i wyrachowana, więc takie umizgi raczej nie zdadzą egzaminu. Izabela odwiedza sklep Wokulskiego. Stanisław nawet zdobył się na odwagę i z nią porozmawiał. Chociaż Łęcka wolałaby porozmawiać i nie tylko porozmawiać z przystojnym pracownikiem sklepu Mraczewskim. Po tym spotkaniu Wokulski nawet dostrzega, że Izabela to próżny pustak i na chwilę wraca mu zdrowy rozsądek, ale tylko na chwilę. Pożądanie jest silniejsze od rozumu. Wielka Środa. Rozdarty i fatalnie zakochany Wokulski w ramach odskoczni idzie na spacer na Powiśle, dzielnicę Biedoty. Spotyka tam dawnego znajomego Wysockiego, którego wspomaga finansowo. Spotyka też skłócone i niecierpiące się nawzajem małżeństwo baronową i hrabiego Krzeszowskich. Po powrocie ze spaceru Wokulski wyrzuca z pracy bawidamka Mraczewskiego i zatrudnia nowego subiekta Ziębę. Wielka Sobota. Wokulski idzie do kościoła, gdzie Łęcka kwestuje dla ubogich i rzuca jej do skrzynki 200 rubli, czyli dużo. Potem ją dyskretnie z daleka obserwuje i rozmyśla, jak ją zdobyć. Kolejny ruch Wokulskiego w tym dniu to pomoc i próba naprostowania napotkanej w kościele prostytutki. Niedziela wielkanocna, przyjęcie u hrabiny. Wokulski nie do końca się odnajduje w salonowym, próżnym świecie, ale cóż począć, skoro jest tam Izabela. Spotyka tam też prezesową Zasławską, która lata temu romansowała z jego stryjem. Ciąg dalszy nieistotnych wspominek Rzeckiego. A Wokulski, choć zakochany i z głową w chmurach, to razem z Rzeckim zakłada nowy sklep. Wśród personelu jest tam młody, niski i brzydki, a zarazem zdolny i obrotny subiekt Schlangbaum, którego Wokulski poznał na Syberii.
Wokulski na spotkaniu magnatów przedstawia swój biznesplan handlu tkaninami. Poznaje tam Juliana Ochockiego. Nie może też zabraknąć żałosnych prób zbliżenia się do Łęcki. Pani Meliton pomaga Wokulskiemu w spotkaniach z Izabelą i zdaje mu relację, co dzieje się w rodzinie Łęckich. Meliton informuje Stanisława, że Łęccy planują sprzedać kamienicę. Wokulski zleca szlangbaumowi, aby ten na licytacji wywindował cenę jak najwyżej. Udaje się z 60 tysięcy na 90 tysięcy rubli. Oprócz tego Wokulski kupuje od baronowej Krzeszowskiej klacz wyścigową, która niegdyś należała do Krzeszowskiego. Wokulski ma szczęście do zarabiania. Jego klacz wygrywa na wyścigach wysoką nagrodę, a Stanisław następnie ją sprzedaje z zyskiem. A co z zarobionymi w ten sposób pieniędzmi? A jakże, przekazuje na cele dobroczynne Izabeli. Mamy jeszcze w tym rozdziale pojedynek Wokulskiego z Krzeszowskim na rewolwery. Hrabia zostaje ranny w twarz, ale to nieistotne. Istotne jest to, że Wokulski, aby lepiej odnajdować się w towarzystwie, postanawia nauczyć się angielskiego. Wokulski jakby trochę zyskiwał w oczach Izabeli, ale tylko trochę. Wiecie, taka zimna friendzona i raczej nic więcej niż zaproszenie do domu na obiad. Wokulski dostrzega swój dualizm, czyli że jest rozsądny i szalony w jednym. Na potwierdzenie tej tezy pisze do Szlangbauma, aby ten wystąpił w jego imieniu w licytacji kamienicy państwa Łęckich. Izabela liczy, że odwiedzi ją słynny włoski aktor Rossi. Niestety, na proszony obiad przychodzi tylko Wokulski. Stanisław popełnia kilka stołowych gaf, takich jak zjedzenie ryby nożem i widelcem. A poza tym rozmowy toczą się właśnie wokół obyczajów i interesów. Zwłaszcza o interesach lubi z nim rozmawiać stary plajtujący Łęcki. Na koniec Tomasz i jego córka Izabela zapraszają go, aby wpadał do nich częściej i namawiają na wspólny wyjazd do Paryża. Dobroczynnych działań Wokulskiego ciąg dalszy. Tak wpływa na niego to zakochanie w Izabeli. A to komuś da 400 rubli, bezrobotnemu załatwi pracę, a byłej prostytutce mieszkanie. Udaje mu się też spotkać z Izabelą w łazienkach. Niezdrowej relacji ciąg dalszy. Łęcka zakochana w aktorze Rossim, Wokulski zakochany w Łęckiej, opłaca klakierów i przez podstawionych ludzi przesyła kwiaty i prezenty. Po co? Nie wiem. Rzecki patrzy na to wszystko z boku z przerażeniem, aż upija się w knajpie. Oprócz tego Szlangbaum kupuje na aukcji kamienicę Łęckich za 90 tysięcy rubli. Takim obrotem sprawy zawiedziona jest baronowa Krzeszowska, która liczyła, że wygra licytację. Stary Łęcki jest jeszcze bardziej zawiedziony, bo liczył wbrew wycenom na 120 tysięcy rubli. Rzecki próbuje przemówić Wokulskiemu do rozsądku. Niestety, bezskutecznie, bo gdy do sklepu przychodzi Tomasz Łęcki i zaczyna narzekać, że tak tanio sprzedał kamienicę i stracił w jego mniemaniu 30 tysięcy rubli, to co robi Wokulski? Przyjmuje od starego Łęckiego 30 tysięcy rubli i proponuje mu nierealnie korzystny procent. Następnie Wokulski zaczyna spłacać dłużników Łęckich i co ma z tego? Chłodne traktowanie i upokorzenia ze strony Izabeli, która w obecności Wokulskiego migdali się do swojego byłego adoratora Kazimierza Starskiego. Łęcka rozmawia z Kazimierzem po angielsku, myśląc, że Wokulski ich nie rozumie. Stanisław rozumiał i mocno go to zraniło. Tej samej nocy po upokorzeniu przez Izabelę Wokulski wyjeżdża do Paryża. Oprócz tego Rzecki snuje dalej swoje wspominki. Ignacy Rzecki na czas nieobecności Wokulskiego zarządza jego nową kamienicą, odwiedza lokatorów i zbiera czynsz. Dobroduszny Rzecki jednej z lokatorek, pani Stawskiej, która ciężko pracuje, by utrzymać swoją córkę i matkę, panią Misiewiczową, obniża czynsz. W Paryżu Wokulski spędza czas razem z Suzinem. Zaczyna sobie zdawać sprawę, że Izabela nie jest warta jego miłości. Dochodzi też do gorzkiego wniosku, że ludzie z tzw. elit typu stary Łęcki okazują mu tylko fałszywą sympatię ze względu na jego pieniądze. Doszedłszy do takich wniosków, topi smutki, oddając się uciechom. Wokulski w Paryżu poznaje profesora Geista, naukowca i wynalazcę o opinii wariata i szaleńca. Stanisław słusznie widzi w nim jednak genialnego naukowca i wizjonera i chce z nim nawiązać współpracę. Pozostać w Paryżu i oddać się nauce. Profesor Geist daje mu mały kawałek ultralekkiego metalu, na którym będzie można pewnie zbić fortunę. I w tym właśnie momencie do Wokulskiego przychodzi list od prezesowej Zasławskiej z zaproszeniem do jej posiadłości, gdzie być może będzie też Izabela. No i tyle z tej jego konsekwencji. Wokulski rzuca wszystko i wraca do Warszawy.
Wokulski jedzie z Warszawy do posiadłości Zasławskiej. W pociągu spotyka barona Dalskiego. Baronowi powiodło się w miłości, ponieważ młodsza wnuczka prezesowej przyjęła jego oświadczyny. Wokulski u prezesowej bawi się przed nią. Ma nawet dwie adoratorki, Felicję Janowską i wdowę Wąsowską. Stanisław jednak nie zwraca uwagi na ich podchody. Wreszcie, do dworu dojechała Izabela, a Wokulski jest rozdarty, bo nie wie, czy ma być zły, czy też uległy. Rozrywek u prezesowej ciąg dalszy. Grzybobranie w parach i piknik w ruinach zamku. Wokulski spędza bardzo dużo czasu u boku Izabeli i znów zaczyna mieć nadzieję na zdobycie jej serca. Daje jej nawet ten kawałek lekkiego metalu Geista, który Izabela i tak potem zgubi. Po wyjeździe Izabeli wdowa Wąsowska próbuje go przed nią ostrzec, ale ten znowu wpadł po uszy i żadne racjonalne argumenty go nie przekonują. Mamy już rok 1879. Krzeszowska chce odkupić kamienicę, Wokulski zgadza się i ustala cenę 100 tysięcy rubli. Oprócz tego baronowa oczernia panią Stawską i rozsiewa plotki o jej rzekomych romansach z Wokulskim, Rzeckim i Wirskim, a wśród kupców zaczynają krążyć coraz bardziej niepochlebne opinie o Stanisławie. Baronowa po odkupieniu kamienicy zaczyna wprowadzać swoje porządki. Próbuje usunąć zamieszkujących w kamienicy studentów, a Stawskiej wytacza proces o kradzież lalki, która należała do jej zmarłej córki. Stawska zostaje uniewinniona, a baronowa Krzeszowska zawstydzona. Rzecki chciałby wyswatać Wokulskiego ze Stawską, a Stawskiej udaje się pogodzić z Krzeszowską. Izabela po namowach ojca i po chłodnej finansowej kalkulacji zaczyna brać Wokulskiego jako kandydata na męża. Niestety, nie jest on jedynym chętnym. Wokulski w chwilowych przypływach zdrowego rozsądku dostrzega, jaka naprawdę jest Izabela. A wy, jeśli jeszcze się nie zorientowaliście, to proszę bardzo. Izabela Łęcka to próżna i zakłamana siksa, ale za to jaka ładna. A jeszcze w tym rozdziale dzięki Wokulskiemu udaje się odszukać w Algierze zaginionego męża Stawskiej. Krzeszowscy się godzą, a baron wraca do baronowej. Wokulski, Łęccy i Starski jadą pociągiem do Krakowa. Starski ślini się i w niewybredny sposób zaleca do Izabeli. Łęcka i Starski, dalej nieświadomi, że Wokulski ich rozumie, flirtują przy nim po angielsku. To za dużo dla Stanisława, który wysiada w Skierniewicach. Załamany Stanisław chce popełnić samobójstwo i kładzie się na torach. W ostatniej chwili życie ratuje mu kolejarz Wysocki. Kolejarz Wysocki to brat innego Wysockiego, którego Wokulski wsparł finansowo na Powiślu w rozdziale 8 tomu 1. W tym rozdziale nic istotnego się nie wydarzyło. Rzecki chciał wyjechać na Węgry, ale w ostatniej chwili wysiadł z pociągu i pozostał w ukochanej Warszawie. Wokulski zamyka się w sobie i pogrąża się w książkach. O Izabeli nie chce już słyszeć i w końcu wyjeżdża do Moskwy. Rzecki zaczyna podupadać na zdrowiu, Stanisław otrzymuje od Suzina, z którym prowadził interesy, 500 000 rubli, a Mraczewski żeni się ze Stawską. Ostatni rozdział podsumowujący. Umiera stary Łęcki, umiera stary Rzecki, Izabela romansuje na lewo i prawo, aż w końcu wyjeżdża za granicę i wstępuje do klasztoru. A co u Wokulskiego? Do końca nie wiadomo. Podobno wysadził się razem z ruinami zamku w Zasławku. 1 października 1879 roku ujawniono testament Wokulskiego, w którym prosi, aby obdarowani przyjęli pieniądze od niego jako zmarłego. Ale czy Wokulski na pewno nie żyje? Tego do końca nie wiadomo. Ciała nikt nie widział.